Witam was, jestem WGT, to jest 20 etap Tour de France serii Pro Cycling Manager 2012. Jest to czasówka, 52 km, bardzo długa. Nie wiem, czy jedyna szansa, czy już jest ta szansa na wyrobienie strat. To jest naprawdę dużo, 2 minuty 6 sekund. W dodatku przede mną jest Evans, który prawdopodobnie może wygrać. No Szleka może bym przegonił, ale reszty to nie wiem. Ale zobaczymy. No dobra, więc pokażemy ze względu na to chyba tylko Wigginsa chyba, bo nie wiem. No dobrze, Wiggins wystartował. Ja tu mam jeszcze 5 na trasie, więc trochę ich jest. Dlatego trzeba nimi zacząć trochę wolniej, żeby później lepiej było, bo to Boasson Hagen mamy tak, 31, 11, 3 i trzeci już jest na trzecim pomiarze. Kto go wygrywa? Bo tutaj tak, tutaj, a nie, trzeci, o, Koppel jakiś, dobra, ktoś tam wygrywa. Zobaczymy go na końcu później. Wiggins. Wiggins na razie spokojnie jedzie. No, bo są na Hagena chodzi, żeby ładnie wygrał. Może niekoniecznie wygra, bo ma. Chociaż nie wiem, chyba jest dobry, tak. Tak samo ma regenerację, bo tak to się nazywa. Jak Wiggins. No, ktoś tu jedzie za nim. Znaczy, on powinien być przed nim, ale tam mniejsza z tym. Już się męczy, już nie ma ten sił. Dobra, Maxa. O, nawet go przegoni i co z tego? Jest pierwszy. Tak, jest, jest. No właśnie. Taka przewaga, że... Ho, ho, ho! Tu ona już coraz lepiej sobie radzi. Tak, chyba dojedzie tak do mety. No, Froome i Wiggins, no, jeszcze Uran tam ma trochę. O, Uran już. Za tyle. Wiedziałem, Martin chyba mnie pobił. Nie teraz. No, Martin i to ładną przewagę sobie uzyskał. Wszędzie więcej. No, Rogers jedynie ustanowił rekord. A Wiggins gdzie jest? Ma 36, ale moi wolno zaczynają. Tymi pierwszymi dość mocniej zacząłem, ale... Wiadomo, już później pojąłem, że lepiej z nimi trochę wolniej zacząć. Tak, żeby dorównać do tego paska i iść równo. Później... Wszyscy teraz na 60, Wiggins też. Czy nie wiadomo, czy to starczy. Znaczy nie zaś... Wystarczy. Tutaj widać, że Froome już trochę mniej, chociaż w miarę równo idzie. Zobaczymy, co tam z Uranem. Uran. Wigginsowi może, chociaż obojga trochę na zapas. Uran dobrze idzie. Który tam był? No ale Uran to nie czasowiec. 35. Teraz akurat skakał. Oczywiście rywalizował z tym Poles, czy jak on tam miał. Gdzie on tu jest? Tu jest. 24, no lepiej mu idzie.
troszkę jeszcze, 58 może. Trochę przyspieszymy. Ile on jeszcze ma? 4 km. Tu jest pod górkę. Meta. Chyba, że z górki jest pod koniec, ale chyba nie. Cały czas lekko pod górę. O, z góry jest meta. Ale przeważnie jest pod górę. Dobra, Froome. Tu mamy Wigginsa. Troszkę przyspieszymy. Ładnie akurat teraz idą. Teraz idealnie akurat. Może końcówka to może bojgu. Po jednym tak damy w górę. Czwarty na trzecim pomiarze, więc nieźle. Zobaczymy, jak na końcu będzie. Wiggins. Wiggins 66, 14, 7, więc troszkę gorzej niby od Froome'a. No ale Froome miał wspaniałe regeneracja, a Wiggins dobry, więc nawet bym się nie zdziwił, jakby tutaj Wiggins nic nie zrobił tak naprawdę, bo jak zobaczyłem, że miał dobre regeneracje, to... Który? Drugi. Nieźle. No ale jednak dobrze się czuł, więc miał press. No a coś tam. Dobrze się... Mógł dobrze pojechać. Zobaczymy jak Wiggins. Mięszow przed nim. No dawaj, zrób... Wyjdzie, wywal z siebie to wszystko. I który? Trzeci. Szlek. Jak Van den Broek go dochodzi, to na pewno Szleka już przegonię pewnie. Który tam był? 3.20. Pamiętamy, miał niecałą minutę, więc... Teraz czekamy tylko. Dobra, troszkę przyspieszę. 3. Co? 4.20. 2.20. Evansa już nie przegonię. Nibali został. No zobaczymy, który skończymy, ale pewnie było bardzo blisko. Van den Broeka nawet nie wiem, czy nie przegonię, bo tam miał dość dużą stratę. O! Okaże się, że będę drugi pewnie. Chociaż nie wiem, czy dobrze wyliczyłem. A nie, trzeci. Minimalnie do tego, ale Evans znowu wygrał. No i to mnie denerwuje. Szczerze mówiąc, Evansa najbardziej nie lubię. Ale tak. No, troszkę zabrakło do Nibalego. Trzeci jestem. Górska Uran. Dalej, dalej, dalej. Zespołowa to akurat już chyba wygrałem. A juniorów byli? A, minuta 20. 21. Nie, 27 odrobiłem. A nie, to jest zespół. Czas. No, czyli mamy. Van den Broeka przegoniłem, ale... No, Nibalego nie dałem rady. Choć mało zabrakło, Evansa to już... Czyli awansowałem o dwie pozycje jednak na tej czasówce, ale... No jeszcze jakby się skończyło po tym pierwszym etapie, tam gdzie 22 sekundy tylko traciłem, to jeszcze może by się udało, ale już później to już kiepsko. Na pocieszenie będzie tak naprawdę góry, punkty, no juniorzy nie, ale zespół.
A tak to widzimy się na polach elizejskich kończących. No i już nie ukrywając, była Sanhagen, bo już nic innego nam nie wyjdzie, już na Wigginsa przecież nie jedziemy. Dobra.